Siemka, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek historii na szybko. Dziś omówimy pierwszą część panowania Bolesława Chrobrego. Bolesław przyszedł na świat w roku 967 jako pierworodny syn Mieszka i jego pierwszej żony czeskiej Dobrawy. W wieku 6 lat został prawdopodobnie wysłany na dwór cesarski w charakterze zakładnika. Nie wiemy, ile czasu młody Bolesław tam spędził, ale tłumaczyłoby to jego kontakty z niemiecką arystokracją i późniejsze silne zaangażowanie w sprawy cesarstwa. W roku 984 Mieszko zaaranżował jego ślub z córką margrabiego Miśni, Rygdaga. Jednak gdy ten zmarł rok później, przez co zniknęła korzyść płynąca z tego politycznego mariażu, to została ona odesłana. W roku 986 Bolesław raz jeszcze wziął ślub, tym razem z bliżej nieznaną księżniczką węgierską. Choć urodziła mu syna bez pryma, to także i ona została z czasem odprawiona, a to prawdopodobnie z powodu pogarszających się relacji z Węgrami. Swoją trzecią żonę poślubił w roku 989 i pozostał jej wierny aż do jej śmierci. Była to niejaka Emnilda, córka połabskiego bądź też morawskiego księcia Dobromira. Urodziła mu dwóch synów, Mieszka i Ottona. W ostatnich latach panowania Mieszka I Bolesław prawdopodobnie panował w Małopolsce z ojcowskiego nadania. Nie wiadomo, czy Mieszko chciał go w ten sposób przygotować do przejęcia władzy, czy też wręcz przeciwnie, odsunąć go na peryferię. Po śmierci ojca w roku 992 Bolesław szybko przejął i skonsolidował władzę nad państwem Polan. Bardzo szybko wygnał z kraju swą macochę Odę oraz trzech przyrodnich braci, którzy mogliby zagrozić jego pozycji. Chrobry szybko i zdecydowanie rozprawił się z wewnętrzną opozycją polskiego możnowładztwa, prawdopodobnie oślepiając jej liderów Odylena i Przybywoja. Zyskał dzięki temu reputację władcy okrutnego i bezkompromisowego. Wygnanie pochodzącej z niemieckiej arystokracji Ody i jej synów mogło wpłynąć negatywnie na relacje z zachodnimi sąsiadami. Jednak Bolesław kontynuował politykę swego ojca, pozostając w przyjaznych relacjach z cesarzem. W roku 995 wsparł młodego Ottona III w wyprawie przeciwko Wieletom. Wspólna wyprawa prawdopodobnie pomogła w budowie pozytywnych osobistych relacji pomiędzy władcą Niemiec i księciem Polan. Jednak w roku 996 Otton III zmuszony był wyruszyć do Włoch. Bolesław wspierał misje chrystianizacyjne skierowane na tereny Prus, które jednak z racji różnic językowych nie były łatwe. Wspierana przez niego wyprawa wygnanego biskupa praskiego Wojciecha w roku 997 zakończyła się zamordowaniem misjonarza przez pogańskich Prusów. Chrobry wykupił ciało męczennika za równowartość jego wagi w złocie i złożył je w katedrze gnieźnieńskiej. Uczynił to po tym, gdy zrobienia tego odmówił książę czeski Bolesław II, którego ród, Przemyślidowie, był w konflikcie z rodem Sławnikowiczów, z którego pochodził Wojciech. Wieści o tym wydarzeniu rozeszły się po całej Europie i przyczyniły się do wzrostu prestiżu zarówno polskiego kościoła, jak i samego Bolesława. Zwłaszcza po kanonizacji Wojciecha w roku 999 przez papieża. Z czasem wpłynęło to na wzrost niezależności Polski i jej kościoła, w kontraście do czeskich sąsiadów, którzy stawali się coraz to bardziej uzależnieni od cesarstwa. Bezpośrednim efektem uznania Wojciecha za pierwszego polskiego świętego była pielgrzymka Ottona III z Rzymu do jego grobowca w Gnieźnie w roku 1000. Towarzyszące temu religijnemu wydarzeniu spotkanie cesarza z Bolesławem Chrobrym przebiegało w bardzo przyjacielskiej atmosferze.
Odtąd w symbolicznym geście nałożył Bolesławowi na głowę cesarski diadem, nazywając go przyjacielem i partnerem cesarstwa. Podarował mu kopię włóczni świętego Maurycego, otrzymując w zamian ramię świętego Wojciecha, które było już wtedy bardzo cenną relikwią. Bolesław podarował mu także 300 zbrojnych drużynników. Zjazd Gnieźnieński był częścią planu Ottona III, jakim było utworzenie uniwersalistycznego cesarstwa, w którym to Polska, a także schrystianizowane właśnie Węgry, byłyby jego bliskimi sojusznikami, a nie typowymi wasalami. Cesarz wyniósł także Gniezno do rangi arcybiskupstwa, co oznaczało utworzenie całkowicie niezależnej od niemieckiej struktury kościelnej, z biskupstwami w Poznaniu, Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie. Jednak młody i ambitny Otton III zmarł nieoczekiwanie w roku 1002, co miało wkrótce obrócić stosunki polsko-niemieckie o 180 stopni. Okej, także to tyle w dzisiejszym odcinku, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny, w którym omówimy pozostałą część rządów Bolesława Chrobrego.